Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam Was moi drodzy w kolejnym omówieniu nowej aktualizacji. I tym razem mamy przed sobą patcha z numerem 0912. I co ciekawego wejdzie w tej aktualizacji? Będzie sporo fajnych nowości, będzie sporo stali do zebrania za darmo. Będzie okrętów też sporo do zdobycia za darmo również. No może nie, nie zupełnie za darmo wszystkich, ale część z nich na pewno. Przy czym aktualizacja ma rozmiar tylko 1,7 GB, także nie jest to dużo. Ale zaczniemy od tego, co się w tej aktualizacji pojawi. Otóż prezenty noworoczne będzie, to można sobie odbierać w zbrojowni, takie prezenciki codziennie jeden i spośród nich będzie można dostać sobie, widzicie, 50 dublonów, trochę węgla, kamuflaże głównie oraz pudełka mikołajowe. To tak na dzień dobry. Dalej idziemy i mamy kolejny event związany z budową okrętów stoczni. Tym razem jest to japoński pancernik Hizen na tierze 9. Jak widzicie, będzie tutaj 26 faz budowy. Będzie ona rozciągnięta na 0912 i 010. I tutaj, teraz tak. Będzie można od razu pyknąć sobie 10 faz za 9950 dublonów lub 4 fazy za 5000. Każda oddzielna faza kupowana pojedynczo kosztuje 1950, także no 10 faz za tyle to jest no, no w sumie uczciwa cena. Oczywiście pomijając fakty takie, że część w ogóle nie chce na to wydawać nawet złotówki, ale idźmy dalej. 22 z 26 możemy ukończyć dzięki misjom bojowym. I ostatnie cztery będą do kupienia najprawdopodobniej. Także, ale spójrzcie, moi drodzy, na nagrody. Za ukończenie piątej i piętnastej fazy dostaniemy okręty premium. Za ukończenie piątki to. Nastąpiło drobne przerwanie nagrywania, ale kontynuujemy dalej. Otóż za zbudowanie, na ukończenie piątej fazy dostaniemy Tashibany. No to jest tier drugi, tam dupy nie urywa, no ale pięć faz to raczej nie będzie zbytni wysiłek, żeby to ukończyć. Za ukończenie fazy numer 15 dostaniemy Yanagi, czyli... Yahagi, przepraszam, Jehagi. Yy, no... Co do użyteczności tego okrętu można dyskutować, ale zawsze to jest darmowy okręt premium w porcie. Przy czym teraz tak, jeżeli mamy sobie Tashibane w porcie, dostaniemy 1 400 000 kredytów, a jeżeli mamy jachagi dostaniemy za niego 4000 dublonów. Także no, albo darmowy okręt, albo darmowe dublony, zależy co kto ma. Ukończenie ostatnich czterech faz zostanie nagrodzone. 10 tysiącami węgla, ogromnym prezentem mikołajkowym oraz 2 tysiącami jednostek stali, także Biorąc pod uwagę wszystkie te eventy związane z grindowaniem stali bez konieczności grania klanówek czy rankedów, to wydaje mi się, że to są całkiem spore przyjazne ilości. No i oczywiście okręt Tieru 9 będzie trzeba te ostatnie fazy sobie pewnie dokupić, bo jak widzimy tutaj 22 z 26, można zrobić zadaniami. Idziemy dalej. Jeśli ukończysz budowę HiZena za Dublony, nadal warto wypełnić misję stoczni, gdyż Kazda zapewni 400 punktów badawczych i 2000 jednostek stali. Czyli jeżeli chcecie sobie kupić stal i macie czas na to, żeby grindować, kurde, sorry, jeżeli macie czas na to, żeby grindować, no to możecie sobie 200 stali za każdy poziom, 26 razy, no to można sobie policzyć, potem 2000 jeszcze tutaj, no jest tego trochę, tej stali będzie można zebrać. I to, co lubimy najbardziej w tym okresie świątecznym w Wowsie, czyli Płatki śniegu. W tym roku mamy tak: zatiery 5 do 7 węgiel, zatiery 8 do 9 mamy 75 jednostek stali za wygraną bitwę, i na tirych dziesiątych mamy kontener prezent od Mikołaja. Także koopy rozumiem, że będą szturmowane namiętnie. Zapewne będzie więcej graczy w tym momencie na koopach niż na randomach, ale to w sumie nikogo nie dziwi. Kampanie noworoczne. Pogoni za Strasburgiem. 32 zadania podzielone na 4 misje. Będzie można dostać za ukończenie tych zadań, moi drodzy, okręt premium tieru 7, czyli francuski Strasburg. Taka po prostu trochę podreperowana dunkierka. Jeżeli ktoś ten okręt już będzie miał, to dostanie za niego 9500 dublonów. Okręty i ich los. Do ukończenia tej kampanii z jest okręt Strasburg. Aha, czyli tutaj po prostu docenimy sobie dodatkowych kapitanów, jakieś tam okręty, pudełeczko, okręty drzewkowe, które będzie można potem sobie oczywiście sprzedać, także to kilka kredytów zawsze za to wpadnie. No i tutaj aktualizacja systemu bitew rankingowych. To jest, wydaje mi się, temat na nieco inny materiał, bo tu ja sam za bardzo nie jestem z tym zapoznany dokładnie, to się trochę wydaje mgliste. Ogólnie chodzi o to, że sezony będą teraz... Nie będzie takiego jednego długiego sezonu, gdzie klepiemy sobie od tam ostatniej gwiazdy, jaką zdobyliśmy, czy tam, no wiadomo, jak to działało, do jedynki, tylko będą teraz sezony krótkie, sprintowe, takie około tygodnia, 10 dni, i będzie to polegało na trzech ligach: liga brązowa, srebrna złota. No i wiadomo, im wyższa liga, tym większe nagrody. Ja się w to zagłębiał nie będę, jeżeli macie ochotę, to zrobimy o tym oddzielny materiał i omówimy sobie to dokładniej oddzielnie. Widzicie, że rozpoczynają się one. 22 grudnia będą trwały do 2 stycznia i format 7 na 7. Liga brązowa, tier 9, liga srebrna, 9, 10, i dychy na lidze złotej. Jeżeli chodzi o nagrody, to wygląda to następująco: 400 jednostek stali, 200 dublonów, 1000 jednostek węgla i e, coraz im wyżej, tym nagrody lepsze. Zbrojownia. Tutaj drobne zmiany nastąpiły. Mamy Siliwangi, który będzie dostępny za dublony, za 10300 dublonów oraz kilka nowych okrętów, które będą dostępne za dublony. Także ponownie możemy kupować sobie okręty premium tieru 9 za dubloniki, ale to już nas raczej nie dziwi za mocno. W aktualizacji 0101 wycofane zostaną ze zbrojowni następujące okręty, czyli Georgia, Alaska, Massachusetts, Standerer i Smaland. A od 0.10,2 Somers zostanie zastąpiony przez amerykański okręt Austin, taka dziesiątotierowa amerykańska Atlanta, bo do tej pory mieliśmy francuską Atlantę, czyli Colberta a teraz będzie Austin. Zmiany: Kansas. Kansas był takim głównym, że dostał już kolejnego bufa do Sigmy teraz. 1,5 do 1,6 teraz już do 1,7. Minnesota niewielki buff Talin zwiększenie penetracji. Co tu istotnego. Trochę dostają po dupie Hosho i Langley, także nie będzie już aż takiego hamskiego tłuczenia nupków na niskich tierach To za tym jestem nawet dosyć mocno. No i tyle w tym materiale, jeżeli chodzi o nowości. Aktualizacja może nieduża pojemnościowo, ale będzie w tym sporo rzeczy do roboty. Także mamy stocznie, mamy śnieżynki, mamy kampanię, mamy nowe rankedy. No, i powoli zbliża się wielkimi krokami do nas rework perków kapitańskich. Także to też będzie dosyć potężna aktualizacja kolejna, i w tym materiale. To jest, moi drodzy, wszystko. Jeżeli tak jak macie ochotę na to, żeby omówić sobie nowy system bitew rankingowych, to dajcie znać w komentarzach. A ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i na razie.